5 sierpnia około godziny 7.40 na 96. kilometrze drogi krajowej nr 8 między Jordanowem a Pustkowem Wilczkowskim doszło do czołowego zderzenia samochodów osobowych. Przed skrzyżowaniem na Wilczkowice kierujący samochodem marki Skoda poruszający się w kierunku Wrocławia z niewiadomych przyczyn zjechał na przeciwny pas jezdni i przerysował bok samochodu marki Ford, a następnie zderzył się czołowo z samochodem marki Audi. Kierująca Audi doznała urazu nogi i lotnicze pogotowie ratunkowe przetransportowało młodą kobietę do szpitala specjalistycznego we Wrocławiu. Kierowca Skody również został przewieziony do szpitala na dokładne badania. Na miejscu pracowały trzy zastępy Straży Pożarnej: OSP Jordanów Śląski, OSP Pustków Wilczkowski, PSP Kąty Wrocławskie oraz policja, która sporządzała dokumentację z wypadku. Droga była całkowicie zablokowana przez ponad 2 godziny.